Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w ten krwawy poniedziałek. Przeprowadzimy sobie szybciutki update'ik Bitcoina. Wprawdzie nie planowałem dzisiaj nagrywać, gdyż mam dużo swoich spraw, jednak myślę, że no tutaj sytuacja na rynku wymaga tego, żeby zrobić wam tutaj szybki update'ik, co się stało z Bitcoinem. Zanim przejdziemy do analizy, jak zawsze wielkie podziękowania dla was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. Dobrze, i tak może przejdźmy od razu do Bitcoina. Jak pamiętacie, tutaj w ostatnim odcinku z tej perspektywy krótkoterminowej rozmawialiśmy tutaj o tej potencjalnej korekcie ABC. Tak, z celem 27745. Bodajże było to 27777, dokładnie. W każdym bądź razie, no, mówiłem wam o tym, że jeżeli dzienna świeca zamknie nam się poniżej tego kluczowego poziomu 28600 w zaokrągleniu, no to jest tutaj potencjał na to, żebyśmy schodzili niżej, tak? I co ważne, jeżeli zamkniemy tygodniową świecę poniżej tego poziomu, może to zwiastować bardzo taki negatywny, nie chciałbym powiedzieć trend spadkowy na tygodniowym interwale, gdyż my już byliśmy w tym trendzie spadkowym, tak? W każdym bądź razie bardziej taki downside, ok? Także tutaj z tej perspektywy krótkoterminowej, pierwsze co widzicie, to to, że mój cel tutaj został osiągnięty. Drugie co widzicie, to, że zanurkowaliśmy niżej, tak? Znaleźliśmy tutaj odbicie na poziomie 27200. Tutaj wytworzyła nam się formacja takiego horyzontalnego trójkąta, która jest normalnie continuation pattern, czyli jeżeli jesteście w trendzie spadkowym, w tej korekcie ABC, wpadacie, konsolidujecie i idziecie w dół. Co ciekawe, doszło tutaj do próby wybicia, widzicie, z tego horyzontalnego trójkąta. Odbiliśmy się od poziomu 1414, 28223, czyli to był taki bounce, taka próba zmiany tego trendu, w którym byliśmy, w tej perspektywie krótkoterminowej. No jednak po odbiciu się od tego oporu zobaczyliśmy po prostu zjazd, tak? Także był to fake out, w ogóle nie podparty żadnym volume i momentum. Także tutaj z tej perspektywy krótkoterminowej wszystko, o czym rozmawialiśmy, na dobrą sprawę doszło do skutku. Co ciekawe, wygląda na to, że to nawet nie była tutaj korekta ABC, tak prawdę mówiąc, tylko wygląda na to, że był to pięciofalowy ruch ku dołowi, tak? I miało to miejsce, tak. Tutaj była nasza fala czwarta. No i ja osobiście bym tutaj spodziewał się fali piątej, zatrzymującej się tutaj na 26267. Widzicie na tym FIP extension. No ale jak widać, ta fala piąta zaniosła nas tutaj aż do 24900. Okay? Także tutaj tą potencjalną ABC korektę sobie usuniemy. Dobra, lecimy dalej. Jak zobaczycie godzinne RSI. Jak zobaczycie 4-godzinny RSI, jesteśmy tutaj bardzo mocno pod wodą. Także na pewno, czego bym się spodziewał w tym momencie, to jakieś tutaj odbicie, tak? Także potencjalnie spodziewalibyśmy się tutaj jakiejś próby odbicia, tak? Może próby retestu tego wcześniejszego dołka, tak? Tego naszego swing low tutaj na poziomie 26700. Niejako sprawdziło się też to, co wam już mówiłem wcześniej, w ostatnich bodajże 5 odcinkach, że moim zdaniem te 26700 według tutaj Coinbase'a, czy też 20 5500-300 to nie są nasze dołki, tak? Tak jak wam mówiłem wcześniej, spodziewałem się niższego low, czyli tego niższego dołka. No i niejako doszło to tutaj do skutku, tak? No i tutaj potencjalnie, przepraszam, nie potencjalnie, tylko tutaj z tej perspektywy długoterminowej, na dziennym interwale. Również rozmawialiśmy o tym ruchu ABC z perspektywy średnio-długoterminowej po odrzuceniu na tych poziomach tutaj 32300, tak? Także tutaj ta korekta jest w grze. Oczywiście w momencie utracenia poziomu 1 FIP, o tym też wspominałem,
O, tutaj jest ten cel. Byliście w drodze do 27777 z możliwością tego overextension. 2 FIP, 2272 FIP, 26300. Jak się okazało, doszło do większej wyprzedaży. No i jak widzicie, tutaj dno naszej fali C jest obecnie tutaj na poziomie 24900, tak? Także tak jak poruszałem też ten temat w filmiku z Rafałem na kryptoblogerze, jest grupa osób, która solidnie trzymała Bitcoina powyżej 30 tysięcy, a w momencie, kiedy Bitcoin dobił do 27 tysięcy, mogli podjąć decyzję o dalszej sprzedaży, żeby odkupić tego Bitcoina na niższych poziomach. I tak się napędza właśnie kaskada sprzedaży, tak? Także trzeba poczekać, gdzie jest nasze dno, skąd zobaczymy ten bounce, tak? Jeżeli chodzi tutaj o tą dniówkę, wszystko, o czym rozmawialiśmy, również się sprawdziło. Jeżeli przejdziemy sobie na tygodniówkę, zmienimy tutaj szybciutko czart. Jesteśmy na tygodniówce i w kwestii tygodniowej mówiłem Wam to samo. Kiedy zamkniemy tygodniową świecę poniżej tego poziomu 1272, tego kluczowego wsparcia, które uklepaliśmy sobie już tutaj latem zeszłego roku, dojdzie do spadku ceny, tak? Rozważaliśmy tutaj z perspektywy makro dwie opcje: korektę ABC, kiedy tracimy wsparcie już tutaj, co się teraz wydarzyło, bądź też drugą opcję, 5 fali ku dołowi z możliwym relief rally 33, 35, 37 tysięcy. Nie doszło do tego. Myślę, że kombinacja sytuacji na rynkach tradycyjnych, tego co się dzieje na świecie, spowodowała, no, że nie było tutaj powodu, momentum, tego FOMO, żeby napędzić chociaż i to relief rally, tak? Także tutaj z tej perspektywy makro możemy spokojnie sobie usunąć tą opcję. No i ewidentnie wygląda na to, że napędzamy tą falę C. W momencie utraty tego poziomu 1 FIP jesteście w drodze do poziomu 1618, 25700. Jak widzicie, idealnie ten cel został osiągnięty, a nawet zanurkowaliśmy niżej do 24900, tak? Tutaj, jak wiecie, mój dołek fali C jest tutaj na 22 tysiące. Oczywiście jest to coś, czego ja się spodziewałem, 24 do 22 tysięcy. W obecnej chwili jesteśmy na 25,5 tysiąca. Muszę zobaczyć kolejne 2-3 dzienne zamknięcia, kolejne tygodniowe zamknięcie i wtedy zobaczymy, czy to może być potencjalnie nasz dołek, czyli niższe low, którego się spodziewaliśmy już wcześniej, czy też będą tutaj perspektywy na zejście niżej pod te 22 tysiące. Tak, jednak tutaj celem technicznym w momencie utraty tego poziomu 1 FIP był poziom 1618 i ten cel również jest osiągnięty. Oczywiście, jeżeli dojdzie tutaj do odbicia w tym momencie i będzie ten trend spadkowy kontynuowany, to również możemy zobaczyć tutaj 5 fali ku dołowi, tak? Potencjalnie spodziewalibyśmy się czwartej fali wracającej po rite z tego poziomu 1272, rejection, czyli tego odrzucenia, no i zejście tutaj do tych 22 tysięcy, tak? Ale tak jak powiedziałem, z perspektywy krótkoterminowej spodziewam się bounce'u, gdyż jesteśmy bardzo mocno pod wodą na jednogodzinnym, na czterogodzinnym RSI, no i rynek po każdym takim dumpie potrzebuje lekkiego odreagowania, tak? Ale z perspektywy makro wszystko zależy, jak mocny będzie ten bounce i czy będziemy w stanie wrócić powyżej tego poziomu 1,272. Jeżeli tak, jest tutaj perspektywa nawet wzrostu pod 35 tysięcy, tak? Jeżeli nie, będzie kontynuacja, by osiągnąć cel fali piątej. Dobrze, to na tyle w dzisiejszym update'iku. Muszę się szykować do swoich spraw. Także mam nadzieję, że filmik był wartościowy. Mam nadzieję, że tutaj wyjaśniłem Wam, co się wydarzyło, co się sprawdziło, co przewidujemy. Także życzę Wam mimo wszystko miłego poniedziałku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!